Powiem tak, jest dwubiegunowość pewna, bo z jednej strony mamy ludzi, którzy mówią cały czas, że gluten jest zły, ja za tym nie obstaję, natomiast z drugiej strony, jak ja to mówię, no hajs musi się zgadzać, więc jeżeli te koncerny wszystkie, które czują zagrożenie ze strony diety bezglutenowej i tego, że coraz więcej mówi się o tym negatywnym skutku, który on wywiera na nasze ciało, to nagle tworzą się w różnego rodzaju prasach artykuły, że glutenowe oszustwo, że gluten wcale nie jest niebezpieczny, że to pochodzi od innych składników. Mogę powiedzieć śmiało, że z perspektywy wielu setek, a nawet tysięcy przypadków, stwierdziłem, że odrzucenie glutenu ma bardzo pozytywny wpływ u wszystkich tak naprawdę. Niezależnie od tego, czy ktoś jest celiakiem, czyli ma już tą chorobę autoagresywną, polegającą na dużym spustoszeniu ciała, jeżeli chodzi o ekspozycję na gluten, czy też o zwykłe osoby, które po prostu poprawiają swoją motorykę, mają mniejsze spadki wydolności, mają dużo lepsze po prostu funkcjonowanie swojego ciała. A więc ja osobiście bym wyrzucił wszystkie produkty glutenowe, więc na pewno w odstawkę idzie pszenica, żyto, jęczmień i niekiedy również owies, który może być tym glutenem skażonym. Mamy tutaj do wyboru dalej dużą baterię związków, takich jak chociażby mamy komosę ryżową, mamy ryż, mamy kaszę gryczaną, mamy proso, a więc kaszę jaglaną, płatki jaglane, no i takie produkty trochę bardziej ekskluzywne, jak chociażby batat, tapinambur, maniok czy też tapioka. Z jednej strony można powiedzieć, że w kuchni gluten nadaje potrawom sprężystość. Gdybyś spytał się jakiegokolwiek szefa kuchni, czemu coś trzeba zaklepać jakąś mąką typu 300, 400, 500, to powie właśnie po to, żeby była sprężystość, żeby to wszystko ładnie oddychało, żeby były pory i żeby było wszystko kolorowo. Natomiast na tym w zasadzie rola glutenu się kończy, jako lepiszcze, jako spulchniacz. Pozostała część, jaką na przykład można znaleźć w pewnych wędlinach, gdzie znajdziemy sobie błonnik pszeniczny, błonnik pokarmowy, to jest wszystko dobre źródło glutenu, a więc po to jest nam właśnie ten gluten potrzebny w kabanosach, w jakichś innych potrawach, które możemy zaliczyć do wędlin. Między innymi po to chyba, żeby człowiek nie był zbyt zdrowy. No bo można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju taki spisek żywieniowy, który polega na tym, żeby do jedzenia dorzucać pewne aspekty, które szkodzą nam zdrowotnie, to potem wykupujemy leki, leki dają nam efekty uboczne i znowu bierzemy kolejne leki, więc no niestety krąg się zamyka.